Witajcie, z tej strony Ludwiczek z kanału Top Top News, a dzisiaj ze mną Konrad Karwat. Witam cię, Konradzie, bardzo serdecznie. Witam serdecznie również. Jak tam stres jest, zmiana przeciwnika, co tu się nagle wydarzyło? Gdzie jest Mario i jego kałasznikowy? Mario i kałasznikowy zniknęły, nie wiadomo gdzie, je, zapas się podziemia. Magazynek się skończył. Szukali rywala zastępczego, mówili o Ludwiczku, właśnie o tobie, ale mówię, życie mi miłe, mówię, wolę tego Tarzana, gdzie to jest. No kurwa, raczej, nie? Kurna, to może się szybko skończyć. A ile ważysz? 105. 105, no to moja waga w sumie. No to dlatego taką propozycję dostałem, ja mówię, człowieku, mówię, co ty, zwariowałeś? Mówię, przecież trenuję pół roku dopiero, gdzie ja z takim chłopem? No tak, ja nie trenuję w ogóle, ale rozumiem, jakby rozumiem. Strach nie pozwolił zaakceptować mi tej oferty. Pewnie, że tak, jeszcze bym cię na krawacie powiesił. No tam zresztą, że tam z nim dobre kontakty miałeś, trochę techniki tam się nauczyłeś. Słuchaj, ja z Mariem gadałem i on mi powiedział, jak używać po prostu karabinów i wiesz, i mówi do mnie, kocury kabanosy i mówi, że to ty jesteś ten kabanos. Teraz masz Tarzana, Tarzan będzie jadł kabanosy? Nie, Tarzan normalny gościu jest w porównaniu do tego gamonia, więc fajna, normalna walka. No. No dobrze, słuchaj, jeszcze cię zapytam. Jest stres pierwszy wystąpienie w High League'u? Myślałem, że będzie, ale nie ma żadnego stresu. Naprawdę, nie stresuję się w ogóle. Aż sam się jestem zszokowany, że nie mam czegoś takiego, że kurde, jutro walka, nie. Nie mogę się doczekać po prostu. Czyli Chillera, Blunt i Utopia. No, może bez tego Blanta. Blant może po walce, nie przed. No, mam nadzieję, że nie pójdziesz siedzieć za to. I również tego tobie życzę. Ze mną był Konrad Karwat, dzięki.